Wydłużenie linii numer 15 to kolejny etap zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Dotychczas autobusy tej linii kończyły trasę na pętli przy ulicy 11 listopada. Teraz pojadą do Centrum Handlowego Jantar. To właśnie ta linia będzie główną, obsługującą rozbudowujące się osiedle Zachód i Niepodległości. Piętnastka pojedzie docelowo ulicami Legionów Polskich i Zaborowskiej. Ponieważ jednak w lipcu te ulice będą jeszcze w budowie, tymczasowa trasa poprowadzona zostanie ulicą Andersa. Od lipca piętnastką do Centrum Handlowego Jantar dojedziemy co kwadrans w godzinach szczytu, co pół godziny poza nim, a w weekendy i święta co godzinę. Część kursów tej linii nadal kończyć się będzie przy ulicy 11 listopada, oznaczone one będą literą A. Od początku lipca w soboty dojechać też będzie można z osiedla Hubalczyków do Parku Wodnego Trzy Fale i z powrotem. Tę trasę obsługiwać będzie linia numer 8, a kursy odbywać się będą między godzinami 12 a 18. Z kolei w dni powszednie mieszkańcy Redzikowa o godzinie 5.20 będą mogli dojechać do Słupska na ulicę Klonową autobusem numer 4. Tam czwórka zmieni się w 18 i pojedzie w dalszą trasę. Kompleksowa zmiana rozkładu jazdy miejskich autobusów planowana jest na wrzesień.